Dopóki trzymamy się razem, nic nie zdoła nas powstrzymać. Gdy grzanie gasz na pełny gaz, wszystko co ogrzejesz to stopnieje przez krótki czas. Jeśli twardy lód ci zburzył rytm, to podgrzej go, a zniknie w nich. Gdy lody na ciastku ogrzejesz już, to zmienisz się w mus. Gdy grzanie gasz na pełny gaz, wszystko co ogrzejesz to stopnieje przez krótki czas. I lód i skała pod wpływem grzania topi się nie raz. Gdy grzanie gasz na pełny gaz, wszystko co ogrzejesz to stopnieje przez krótki czas. Nie raz! Szamalana, szama zizizam. Reporter Pigl wita was ponownie z trasy wyścigu. Jesteśmy na lodowym moście. Lód jest zimny, za to atmosfera jest doprawdy gorąca. Crusher, cześć! Bardzo dobrze sobie dzisiaj radzisz. Wiesz, że nadal jesteś na pierwszym miejscu? O, tak! A wiesz, że linia mety jest coraz bliżej? O, tak! Czy wiesz, że zaraz wjedziesz w bałwana? O, tak! O, nie! Mam dwie głowy. Myślałem, że największe emocje polarnych derby są za nami, ale myliłem się. Do walki o zwycięstwo włączył się Stripes! Jeszcze on! Nie może przejechać przez ten most przede mną. Dlatego muszę go jakoś powstrzymać. Już wiem! Skonstruuję słoneczną machinę! Śmiało, słoneczna machino! Grzej nam i świeć! Ojejku, słoneczna machina Crushera zaczyna działać. Lodowy most topnieje. Mam cię, Stripes. Udało się! Dzięki, Blaze. Nie wiem, co się stało. Po prostu nagle lodowy most zniknął. O nie, to przez słoneczną machinę. Za chwilę roztopi się cały most! Szybko! Musimy przejechać, zanim będzie za późno! Oparzyło mnie wzderzak! Mamy tylko 9 sekund, zanim ta część mostu przestanie istnieć. Pomóżcie nam przejechać. Odliczajmy od 9. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jedziemy dalej. Został nam już ostatni kawałek mostu. Ale słoneczna machina grzeje coraz mocniej. Mamy tylko 5 sekund, by przejechać przez ten fragment mostu. Odliczajmy razem. 5, 4, 3, 2, 1. Nie rozumiem, dlaczego moja machina szybciej nie roztopiła tego mostu. O tak, dokładnie. Patrzcie! Przed nami meta! Tak! Udało nam się! Wygraliśmy polarne derby! A wiecie, co to oznacza? Zdobyliśmy... lodowy puchar! Ale to był wyścig, Blaze! Tak, całkiem niezły, AJ. Spójrz, Blaze, przylatuje śmigło. Za nim, AJ.
Blaze, uważaj! A niech to! Droga nagle się urywa! O nie! Śmigło oddala się od nas! Musimy znaleźć sposób, by je dogonić! Hej, spójrzcie! Przycisk! Do czego służy? Za chwilę się przekonamy! Wow! Pierwszy raz widzę drogę biegnącą tak wysoko! Aha! Biegnie ponad górami prosto w chmury! To jest podniebny tor! Szybko! Jeżeli nim pojedziemy, mamy szansę dogonić śmigło! Gotów? Tak! Start! Najmy przed siebie, najmy przed siebie. Kto kocha jazdę, ten jest jak stal. Już czas pokazać swoją siłę. Już czas chwytać każdą chwilę. Więc pędź co tchu, jak wiatr, pędzal. Prosto przed siebie, pędź jak wiatr przez świat. A niech to, patrz! Śmigło wlatuje prosto w ciemne chmury. To są chmury burzowe. Widzisz te wyładowania? Błyski pojawiają się, kiedy krople wody w chmurze wpadają na siebie. Zderzenia te powodują energię nazywaną energetycznym wyładowaniem. To wyładowanie widzimy jako światło wychodzące z chmury. Wow! Jeżeli chcemy dogonić śmigło, musimy omijać chmury, wewnątrz których dochodzi do wyładowań. Czyli te, w których widać światło. Ostrożnie, Blaze! Przed nami dwie chmury. Patrzmy uważnie. Która chmura jest naładowana elektrycznie? Ta z lewej strony, tak! Szybko, skręćmy w prawo! Świetnie! Ominęliśmy burzową chmurę. Uwaga, następne chmury. Która z nich jest naładowana elektrycznie? Tak, tak! Super! Popatrz! Widzę śmigło! Jest tuż przed nami! O, ale droga wkrótce się kończy! Mamy ostatnią szansę, żeby złapać śmigło, zanim skończy nam się podniebny tor! Czas na super bieg! Żebym pojechał szybko, powiedzcie super bieg! Super bieg! Mamy je! Woo-hoo! Tak! Mamy śmigło! Wracamy! Co tam widzisz? Śmigły! Patrz! To Blaze! Wraca z moim śmigłem! Super! Włóżcie je dokładnie na miejsce, tylko ostrożnie! Jasne! Proszę! Świetnie! Dziękuję! A teraz nie ruszaj się przez chwilę, przykręcę śruby! To było łatwe! Śmigło już jest zamontowane! Śmiało, śmigły! Zakręć nim! Dobrze! Spróbuję! O! Zadziałało! Ja! Patrzcie! Patrzcie! Ja latam! Znowu latam! Super! Wyżej! Nie ruszaj się! Dzięki, Blaze! Mało brakowało! Co teraz zrobimy? Na zwykłych oponach nie mamy szans tędy przejechać.
Szyny nie są stworzone dla mega maszyn. Lokomotywa parowa, tego nam potrzeba. Tak! Silniki parowe wykorzystują moc wrzącej wody. Mają skrzynię paleniskową, która podgrzewa wodę do 100 stopni Celsjusza. Powstała para wodna popycha tłoki i dzięki temu pociąg może jechać. To jest to! Zróbmy lokomotywę parową i ruszajmy! Najpierw muszę mieć palenisko, część, która podgrzewa wodę. Żeby je zamontować, powiedzcie palenisko! Palenisko! Muszę mieć też bojler, czyli zbiornik, w którym mieści się wrząca woda. Żebym go miał, powiedzcie bojler! Bojler! Świetnie! Na koniec potrzebne mi są tłoki. Kiedy woda wrze, zmienia się w parę wodną, która popycha tłoki i lokomotywa jedzie. Żeby stworzyć tłoki, powiedzcie tłoki! Tłoki! O tak! Powitajcie parową mega maszynę! Wskakujcie! Parabu! Wróciliśmy do gry! Blaze, uważaj! Tory rozwidlają się! Jedna z dróg prowadzi do ślepego zaułka! Szybko! Pomóżcie mi podjąć decyzję! Mam pojechać drogą, która opada, czy wspina się? Tą, która się wspina, tak! O tak! Wybraliśmy właściwie! Ostrożnie, Blaze! Widzę następne rozdroże! Mam wybrać drogę do góry, czy drogę na dół? Oczywiście, że do góry! Stary kolejowy tunel został za nami! Nasz kierunek? Tor szalonego byka! Ekstra! Się. Jesteśmy na torze szalonego byka! Wow! Cóż, została nam do zrobienia jeszcze jedna ważna rzecz! Co takiego, Starlo? Okiełznanie byka! Hi-ha! Gotowi? Do biegu! Start! Najszaleńcza trasa, jaką jechałem! Zgadza się! To najdziksza trasa na dzikim zachodzie!